Dzisiaj to zwykłe ulice i place Szczecina, ale 51 lat temu spłynęły krwią. Ślady zbrodniczych decyzji i antydemokratycznych planów ówczesnych władz zachowały się w notatkach funkcjonariuszy i odezwach do narodu. Powzięto następujące decyzje. Wydać rozkaz do milicji obywatelskiej pozwalający na użycie broni w przypadkach podpalania lub niszczenia obiektów, atakowania MO, niebezpieczeństwa dla życia ludzkiego. Pierwsze strzały oddawać w górę po 5-10 sekundach w razie zbliżania się do MO, salwy w nogi. W czasie blokowania komendy milicji obywatelskiej róg ulic Wyszaka i Małopolskiej rozwścieczony tłum zatrzymał jadącą kolumnę transporterów. Wydałem rozkaz osobiście dwóm załogom na otwarcie ognia w powietrze dla odstraszenia nacierającego i rozwścieczonego tłumu. Po zapaleniu czołgu benzyną załodze groziło spalenie. W celu odstraszenia tłumu wydałem rozkaz użycia broni salwą w górę i użycia świecy łzawiących. Na terenie miasta Szczecina wprowadza się do odwołania godzinę milicyjną, obowiązującą od godziny 18 do godziny 6. W tym czasie obowiązuje zakaz przebywania na ulicach i placach publicznych. Kto wykracza przeciwko zakazowi określonemu w niniejszym zarządzeniu, podlega karze. Młodzieży, jeśli kochacie ojczyznę, bądźcie spokojni i czujni. Nie dajcie się wciągnąć do akcji skierowanej przeciwko ojczyźnie. Tylko spokój w Szczecinie gwarantuje Wam naukę i pracę. Od godziny 4 rozstawiono ochronę przy wsparciu plutonu czołgów oraz 15 funkcjonariuszy milicji obywatelskiej. Około godziny 8 ze stoczni wyszedł demonstrujący tłum. Stoczniowcy, zwracamy Wam uwagę, że tego rodzaju zajęte przez Komitet Strajkowy stanowisko nosi wszelkie znamiona awanturnictwa politycznego. Matki, apelujemy do Was, wpływajcie na swoich synów i mężów. Gwarancją lepszego życia jest tylko porządek i współdzielenie obywateli z władzą ludową, z partią.